tam na moim kanale, a dzisiaj będzie, no jakie dzisiaj, no mogę zmontować kiedy indziej, ale wiadomo o co chodzi. No i obejrzycie sobie mega haul na moim kanale, aż 300 zł, tutaj aż 300 zł, no to łapa w górę i oglądajcie dalej. Zacznijmy od zestawów, no i co my tutaj mamy? Mamy właśnie własne odnajdziki zwierzęto. No i właśnie tutaj wiadomo kupuję, no szczerze ogólnie ze wszystkiego na zwierzęta fajny kład, bo ma funkcję dość bawiona właśnie o tutaj, że może poprzeć się tak fajnie w terenie, no i to będzie fajnie rozbieranie, ale to później jeszcze ocenię, bo żeście nie pomyśleli, że ja teraz recenzuję to. No i co my tu mamy jeszcze? No i ostatni zestaw to właśnie traktor, no fajny na mockie jakieś wiejskie czy coś. Tutaj nawet przed chwilą zauważyłem taki słoneczek, no wygląda dość taki, nie wiem, to musiałbym chyba sobie odcinek, co mam to na myśli, bo nie wiem, poczułem teraz jakąś sztukę przez to. No i co my tutaj mamy, no? Nie będę tego recenzował, ale będzie to na moim kanale, to się nie martwcie, będzie to zrecenzowane te dwa, czy tam dwie zestawy, no bo wiadomo o co chodzi. Będzie recenzja. No to przechodzimy do płyt. No i tutaj z tymi płytami jest tak, bo właśnie robiłem nawet opening alert i co ja powiem, no po prostu z tym openingiem wyszedł fajny kontencik. Lego pozbędzie się dlatego, bo chyba to jest zbyt gumowy plastik, żeby stworzyć z tego cukier trzcinowy czy coś takiego. Szczerze trochę tak gadam bez sensu, no ale obejrzyjcie ten filmik, będzie tam pod koniec filmu właśnie tam wyświetlany, to, no, to zobaczycie. No i co my tu mamy? Zamówiłem sobie, już wam mówię, nie dużo kolorów, tylko no, tyle kolorów. No i przychodzimy, otwieram. Szkoda, że nie przy kamerze, ale no tutaj już by nie było miejsca. No i co my tutaj mamy? Jeszcze trzeba otworzyć. Największy opening świata. Dobra, otwieramy to. No i mamy tu właśnie, no, tyle białych. O, a zielonych to potąc, no. Jak widzisz, aż 4. No i to jest wszystko z tych płyt. Więc przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli do elementów. No i mam przed sobą paczkę od sklepu GS Brickstore. I najdziwniejsze to jest, że to jest w innym już pudełku, ale mi się wydaje, że to dlatego, bo są nietypowe zakupy. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj bardzo dużo tych szarych do budowy ścieżek właśnie miasta, bo sobie powiększa. Już macie spoiler jakiś. Już trochę widzicie co jest, ale dobra. Dobra, będę otwierać tu. No i co my tu mamy, no? Paragonik, 50 zł. No, 52. No i tu mamy OT. Aż 1, 2, 3, 4, 5 i 6. No i bardzo dużo. Mi się wydaje, że to jest tak mało, ale no cóż, no, jakoś się poradzi. No i też zamówiłem, bo no, spoiler właśnie teraz taki albo przecieki właśnie z tego miasta. I właśnie piszcie w komentarzu, czy to będzie rzeka, czy morze, czy staw. Takie macie trzy przypuszczenia. No i jak tradycyjnie sobie domawiam zawsze, bo liści nigdy za wiele. No i świetnie. Podsumowując ten dość, no, opening, to no fajnie, to ocencie w komentarzu, zaszalałem sobie, bo są wakacje, no i mi się wydaje, że chyba już nie będę robił zakupów w wakacjach,
może jakieś małe drobiazgi, no wiadomo, tam magazyn z Ninjago w sierpniu będzie bardzo fajny, więc nie mogę się też doczekać. No, nie wiem, czy wam to mówiłem, ale mogę powtórzyć jeszcze raz, jak nie mówiłem, to właśnie nie będę recenzował już magazynów, bo dla mnie to jest bezsensowne. Przecież każdy może przeanalizować, czy warto to zainwestować za to 15 zł, no i też rzeczy tam odszedłem od serii właśnie, czy warto kupić. No i co, ja się z wami żegnam i życzę wam fajnego ciągu.